wstępnie ustalili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy pracowali na miejscu tego zdarzenia. 30-letni mieszkaniec Lubina, który kierował samochodem marki Opel, wiemy już, że był trzeźwy, potrącił 74-letniego mężczyznę, który przechodził na oznakowanym przejściu dla pieszych. Policjanci, wyjaśniając okoliczności tego całego zdarzenia, podjęli decyzję, że do decyzji sądu zatrzymają prawo jazdy temu kierującemu. Tak jak powiedziałem wcześniej, pracowali na miejscu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, grupy dochodzeniowo-śledczej, dokonali tam oględzin tego miejsca zdarzenia. Dopiero tutaj postępowanie, które będzie prowadzone, wyjaśni nam, kto w nim tak naprawdę zawinił. Jednakże tutaj wstępne ustalenia wskazują na kierowcę samochodu, dlatego też zostało mu zatrzymane prawo jazdy.